Jakie mamy możliwości wykorzystania druku 3D w ochronie zdrowia? Co już się dzieje, a jakie może są plany? Gdzie widzimy przyszłość? Wykorzystanie druku 3D jest dość szerokie, jeżeli chodzi o, o stronę zdrowia, szczególnie w zakresie, że mówimy o bardzo szerokiej technologii. Mamy druk zarówno. Typowy druk 3D do drukowania elementów wizualizacyjnych czy elementów pokazowych, narządy, organy czy planujące operacje, ale też prowadzimy obecnie badania w zakresie biodruku 3D, który ma zrewolucjonizować medycynę i pozwolić lekarzom otrzymać sztuczne narządy czy wykonywać badania doświadczalne, badania nad lekami czy nowymi terapiami. Więc tutaj wykorzystanie druku 3D czy biodruku 3D jest bardzo szerokie i może być implementowane w zależności od produktów, medycznych od tak naprawdę skali produktu e, poglądowego do gotowego, do gotowego na salach operacyjnych. To, że drukowane bywają jakieś elementy, na przykład kości, to już wiemy, ale co z drukowaniem narządów? Bo pamiętam, że były takie pomysły, żeby wydrukować trzustkę albo, albo inny narząd. Znowu jest to bardzo złożone pojęcie, i ja jestem nie tyle co sceptykiem, co chciałbym, żeby to wszystko rozwijało się bardzo, w bardzo naturalny sposób, żebyśmy nie pomijali żadnych badań klinicznych, badań doświadczalnych, żeby ten cały proces odbywał się w dobrym, etycznych warunkach. Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby narządy czy organy były drukowane w 3D już, jak, już teraz, jak najszybciej, ze względu na to, że no brakuje tych, tych elementów właśnie do, do wszczepiania ludziom. Ja jednak chciałbym, żebyśmy pozostali w takim w takiej fazie spokoju, żebyśmy dali naukowcom pracować, dali przemysłowi wdrażać to, dali lekarzom pracować. Mam nadzieję, że dożyjemy takich faktów, kiedy to będzie codzienność, a w tym momencie chciałbym, żebyśmy przede wszystkim skupili się na tym i nie szarżowali, nie robili jakichś niebezpiecznych zabiegów, które mogłyby tylko i wyłącznie popsuć ten fantastyczny dział wdrożeniowy. Czy są już przypadki, że ktoś dostał narząd drukowany w 3D? Tak, jest takich kilka, kilka przypadków, zarówno, zarówno na świecie, jak i, jak i tutaj staramy się, żeby w Polsce to było, było robione. Obecnie próbujemy na zwierzętach, wszelkiego rodzaju elementy badania doświadczalne. Nasza, nasze działanie wiąże się też, żebyśmy nie tylko pomagali ludziom, ale właśnie też zwierzętom. I może ten pierwszy krok pośredni jest tutaj fajnym rozwiązaniem, żebyśmy nabrali tak jakby zaufania trochę do tego, co wszczepiamy. Wydrukowaliście już jakiś narząd, z którym zwierzę żyje? Nie, jeszcze my tutaj nie. My w naszym projekcie zajmowaliśmy się stworzeniem własnej biodrukarki, która ma być, która jest już wykorzystywana na uczelniach i ma być wykorzystywana w przemyśle. My tak naprawdę stworzyliśmy wszystko od zera, od samych podstaw. W 2016 roku zaczęliśmy projekt współfinansowany z NCBR i tak naprawdę dla nas najważniejszym aspektem było stworzenie maszyny, potem dopracowanie technologii i e, obecnie pracujemy nad implantami. E, skupiamy się w tym momencie na stworzeniu implantu łąkotki, bo to jest to bardzo e, palący proces przy starzejącym się społeczeństwie i przy no, ekstremalnych, coraz bardziej to naszych e, rozrywkach. Kiedy myślicie, że ten projekt mógłby przynieść efekty? Ja chciałbym, żeby faza kliniczna skończyła się mniej więcej za 3 lata. I. Jak, jakie może być zapotrzebowanie w Polsce, w innych krajach? Jest to w tysiącach sztuk. To w tym momencie jest naprawdę problem, ponieważ no lekarze czasami nie mają innego rozwiązania: tylko usunąć łąkotkę. To się jeszcze dalej stosuje. Tak naprawdę, na całym świecie, w zależności od tego, że mamy teraz siedzący tryb życia, nagle wpadamy na fenomenalny pomysł, żeby pojechać na narty, na snowboard, i w tym momencie no, łąkotki najczęściej są uszkadzane albo są strzywane, albo robi się po prostu takie operacje, na jakie można w tym momencie bazować. No, my chcielibyśmy mieć rozwiązanie, które jest jeden w jeden, zastępujemy, dostajemy projekt, drukujemy taką łąkotkę. Łąkotka jest przygotowana dla każdego pacjenta indywidualnie i jesteśmy w stanie wdrażać to na czy na tym etapie można powiedzieć, jakie to mogłyby być koszty? Eee, to jest chyba jeszcze za wczesne, ponieważ no tutaj koszty materiałowe, koszty samego procesu nie są może jakieś wygórowane, no ale koszty kliniczne i badań, które pośrednio się trzeba zamortyzować, naprawdę mogą tutaj iść w tysiące złotych. A jakie kolejne narządy? Poczekajmy, poczekajmy, zobaczymy. Na razie skupiamy się na tym, żeby jak najwięcej jak najszerzej wejść na uczelnię ze współpracami naukowymi w stosunku do wykorzystania naszych maszyn. Badania podstawowe teraz są bardzo, bardzo szerokie. Narządy to jest tak, jakby docelowy gralk, na którego wszyscy polują. Wcześniej są jeszcze płytki drukowane, które mają nam pomóc w terapiach lekowych, ograniczyć badaniach na zwierzętach. Jest bardzo dużo jeszcze rzeczy, które możemy drukować, nawet w materiałach kościo-zastępczych. To jest jeszcze bardzo duże pole, ponieważ mówimy o technologii, która ma, znajduje szerokie zastos zastosowanie, a narządy to już jest taki krem no, de la krem tej całej sytuacji.